co problemów tu ma sto. Nie oddala się od fajka, lubi pić, walić koks. Nie ma pracy, ma kochanka, gdzieś się kręci tu jej mąż. Mówią, że z nim narkomanka, brak perspektyw, życie w kości dało. Ma też syna Bartka, nie widziała dawno go. Kiedyś jednego ranka przyszedł ktoś, mu zmienił dom. Kilka dni zanim płakała, wtedy chciała w garście wziąć, lecz szybko zapomniała o nim. On chce wciąż wiedzieć, kim jest jego matka, czemu zostawiła go, czemu go nie pokochała, czy był warty dla niej coś, twarz jej mu nieznana. Zostawiła samo zło, dziś życie swe układa, pyta Boga, czemu on. Majka życie swe pcha nadal, ura, fajki, seks i proch. Na ulicy mija Bartka, ona nie wie, że to on. Myśli Majka o swych planach, czy musiało stać się to. Przez złe decyzje wszystko pada, wystarczy jeden błąd. Mateusz był w liceum, miał przyjaciółkę Ewę. Zwracał się do niej dosłownie z każdym problemem. Poszli w trener 6 marca jak w każdą niedzielę. Tym razem dzień szczególny, chociaż ona jeszcze nie wie. Mam myśli samobójcze, przyznał się ze wstydem. Widziała go w depresji, ale nie jakiejś dotkliwej. Pewnie mu to minie, pomyślała, pocieszając go przytaknął. Podziękował, ale drżał mu głos. Ona tego nie widziała, wierzyła w jego siłę. Przecież trenował boks, dobrze się uczył, miał to coś. Nie byłoby powodu, by miał zabić się on. Godzina druga w nocy, Ewę budzi telefon. Mateusz do słuchawki mówi, chce zobaczyć niebo, że ze sobą skończy, na pewno zrobi to dzisiaj. Ewa dla żartu mu dogryzła. Zawsze chciałeś, by mówiła o tobie telewizja. Błędna jej decyzja, nie brała go na poważnie. Następnego dnia Mateusza znaleźli w wannie. Rozprute miał żyły, bardzo starannie. Obok telefon z ostatnim połączeniem jej. Do dzisiaj spędza jej te kłamstwo z powiek sen. Bo rodzice Mateusza dziękują i wierzą, że dzwoniła tej nocy, by on nie zabił się. Dzwoniła tej nocy, by nie zabił się. Paweł zwykły człowiek, przynajmniej tak go widzę. Tu ma dzieci, pracę, no i żonę. I ukryty przed nią dług, codziennie przychodzi koleś, by mu zabrać kilka stów. Konta Pawła uszczuplone, czasem nie chce już żyć tu. Życie jego rozpędzone, nie myśli o kolejnym dniu. Nie wie, czy zobaczy słońce, uśmiech swoich dwóch córek. Kiedyś decyzje były proste, pożyczę szybko, spłacę już. Buja się kolejną wiosną, stres, kilka kilo schudł. Teraz wróćmy na początek, czemu on w to wszystko wrózł. Potrzebował szybko forse, nie on, lecz go znalazł dług. Dał mu forse, gościu z wąsem, dzisiaj wciąż przychodzi dwóch. Kredyt ma na lewą stronę i przygadle czuje nóż. Tyle imion nas otacza, już nie wiemy, kim jest kto. Już nie wiemy, czym jest prawda, nie umiemy mówić wprost. To jest z nami już od dawna, nikt tu nie ma czystych rąk. To zniszczony przez nas świat, nasz dom, nasz dom. Tyle imion nas otacza, już nie wiemy, kim jest kto. Już nie wiemy, czym jest prawda, nie umiemy mówić wprost. To jest z nami już od dawna, nikt tu nie ma czystych rąk. To zniszczony przez nas świat, nasz dom, nasz dom.